3, 2. Witajcie! Z tej strony Bartek i dzisiaj z tym oto zespołem, czyli załogą B, chcieliśmy wam pokazać bardzo fajny materiał. No czy fajny to już nie wiem, ale no, wy to ocenicie. Tak więc po kolei przedstawiamy się. Kasper. Marek. Szymon. Wojtek. Michał. No i wiecie, już Bartek. No, no to co? Zapraszam. Jedziemy z tym bitem. Fuck! Punkty z egzaminu gimnazjalnego odgrywają bardzo ważną rolę, szczególnie dla osób, które chcą dostać się do bardzo dobrej szkoły, gdzie próg punktowy jest bardzo wysoki. W takich przypadkach w szkole trzeba się starać o najwyższe oceny, ale nic z tego nie wyjdzie, jeśli damy plany na egzaminie gimnazjalnym. Dlatego warto się nad tym poważnie zastanowić. Jak wiadomo, aby dostać się do dobrej szkoły z wysokim progiem punktowym, trzeba bardzo dobrze napisać egzamin gimnazjalny zarówno z języka polskiego, jak i z części matematycznej, a także z części przyrodniczej i historycznej. Dlatego warto się do niego w dobrym stopniu przygotować. Wtedy oczywiście zwiększymy swoje szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły. Ważny jest też egzamin z języków obcych. Widać wyraźnie, że do egzaminu gimnazjalnego zależy nasza przyszłość, dlatego trzeba do niego podejść skoncentrowany na maksimum. Tylko wtedy będziemy umieli sobie poradzić z wszystkimi zadaniami, które będą na nas czekały. Na pewno dzięki punktom z tego egzaminu można zwiększyć swoje szanse dostania się do wymarzonej szkoły, a potem dobrej pracy. Dlatego warto się postarać. Zapewne większość z tych, którzy nie mają określonego zawodu, w którego kierunku chcieliby się kształcić, ma problem z wybraniem sobie szkoły, która by nas w pełni usatysfakcjonowała. Z reguły do takich osób należą uczniowie z, powiedzmy sobie szczerze, przeciętną średnią ocen. Z jednej strony nie jesteśmy pewni, czy damy sobie radę w liceum równie dobrze, jak nie wiemy, czy w naszym kolejnym etapem po liceum będą studia. Z drugiej jednak strony nie chcielibyśmy mieć tylko wyrobionego zawodu bez możliwości później ewentualnego dalszego rozwoju. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być technikum, ale... No właśnie, znowu to ale. Każda szkoła ma swoje wady i zalety, które postaram się wam przedstawić, jak i doradzić, gdzie najlepiej by się udać. Pamiętajcie jednak, że to tylko moja opinia, a wasza końcowa decyzja może być zupełnie inna. Zacznijmy od liceum. Liceum ogólnokształcące jest jedną z najbardziej elitarnych szkół w Polsce. Zwykle możliwość uczenia się w niej mają tylko najbardziej zdolni uczniowie oraz tacy, którzy wyróżniają się w jednej dziedzinie szkolnej. Dzięki przyjmowaniu w swoje szeregi takich uczniów szkoły te mają pewność, że ich prestiż i elitarność jeszcze bardziej wzrosną. Ale jakie są najważniejsze zalety liceum ogólnokształcącego? Eksperci są zdania, że szkoła ta przygotowuje lepiej do studiowania. Jest to możliwe dzięki temu, że w szkole tej nie ma żadnych przedmiotów zawodowych. A co za tym idzie, dodatkowe godziny można przeznaczyć na powtarzanie i zapoznanie się z literaturą, sztuką i muzyką. Informacje, jakie wynosi się z lekcji w liceum ogólnokształcącym, są pełniejsze i bardziej wyczerpujące. Dzięki temu nawet przeciętna osoba ma możliwość poznania tego, co jeszcze do niedawna było dla niej zupełnie nieosiągalne i niemożliwe do poznania. A przede wszystkim ma większe szanse na zdanie dobrze matury i dostanie się na wymarzone studia. Dane liceum ogólnokształcące może w czasie całego swojego istnienia wykształcić i wypuścić na świat setki przyszłych wybitnych naukowców, lekarzy czy prawników. W ostatnich latach coraz więcej młodych ludzi, kończąc gimnazjum, decyduje się na dalsze kształcenie w technikach. Czym tak bardzo przyciąga ten rodzaj szkoły? Odpowiedź na to pytanie z pewnością nie jest łatwa i zależy od osobistej opinii osoby, która na nie odpowiada. Niemniej warto wiedzieć, że technika oprócz zdanej matury dają również zawód. I być może właśnie to przyciąga w ich mury coraz większą grupę osób.
Tego zdania są wszelakiej maści eksperci, doradcy i psychologowie, którzy popularność techników upatrują w niedawnym kryzysie i chęci zdobycia jakiegokolwiek wykształcenia przez uczniów. Takie informacje są bardzo pocieszające, ponieważ świadczą o tym, że polska młodzież myśli także o swojej przyszłości i o tym, co będą robić za kilka lat. Ważne jest również to, że większość techników gwarantuje bezpłatne prawo jazdy. Dotyczy to zwłaszcza techników rolniczych, budowlanych, mechanicznych i wielu innych. To, czy technika będą cały czas tak popularne, nie jest nam dane ocenić. Być może za kilka lat ten trend się zmieni, albo też technika w ogóle przestaną istnieć, a może zostaną zastąpione przez inny rodzaj szkoły. Ci, którzy jednak stawiają na liceum, mają do wyboru wiele profili, liczne klasy językowe, także wykładowe, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne, biznesowe, możliwości jest bez liku. Szkoły kuszą też zajęciami dodatkowymi w szkołach wyższych dla uczniów z klas uniwersyteckich i politechnicznych. W ten sposób młodzież może wcześniej zaznajomić się ze specyfiką danej uczelni, jej wykładowców oraz samej nauki na uniwersytecie czy politechnice oraz przekonać się, czy dany kierunek jest dla nich faktycznie najlepszym wyborem. Ten ostatni aspekt jest bardzo istotny, gdyż uczniowie, którzy od września 2012 roku rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, będą ostatnim rocznikiem, który będzie prowadzony według starych przepisów. Ich o rok młodsi koledzy będą się uczyć już zgodnie z nową, nastawioną bardziej na sprofilowanie podstawą programową, która wprowadza podział na przedmioty nauczanie na poziomie rozszerzonym oraz zblokowane w zależności od wybranego profilu. Zasadnicza szkoła zawodowa. Największe zmiany w organizacji pracy szkół dotyczą jednak zawodówek. Od 1 września 2012 roku w ramach reformy w szkołach zawodowych wprowadzana będzie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach. Jest ona zgodna z krajowymi ramami kwalifikacji, unijnym projektem mającym ułatwić zdobycie pracy w krajach UE. Krajowe ramy kwalifikacji umożliwiają potwierdzenie wiedzy i umiejętności poza tradycyjnym systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. Kładą nacisk na to, co dana osoba wie i potrafi zrobić, a nie w jakiej placówce, czego i jak się długo uczyła. Nauka przedmiotów ogólnokształcących w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w liceach, będzie powiązana z nauką w gimnazjach. Treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, który będzie chciał uzupełnić kwalifikacje i wiedzę, by zostać technikiem, będzie uczył się od razu od drugiej klasy techniku. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo jej zdobycia, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający. Według MEN czas potrzebny na naukę do zdobycia jednej kwalifikacji to około 8 miesięcy. Zgodnie z nowymi zasadami kształcenia są 23 zawody 3 kwalifikacyjne, 72 zawody 2 kwalifikacyjne i 98 zawodów 1 kwalifikacyjne. 7 zawodów to zawody z obszaru szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębiono kwalifikacji. Podsumowując, jeśli czujemy się na siłach i jesteśmy świadomi, że będziemy musieli się dużo uczyć i będziemy pewni, że chcemy iść na jakikolwiek kierunek na studiach, to powinniśmy wybrać liceum. Jeśli nie jesteśmy zdecydowani, czy pójdziemy na studia, czy będziemy chcieli mieć zawód, to wybieramy technikum, które umożliwia nam zdanie matury, jak i zawód. Natomiast jeśli nasze oceny są jakie są, nie lubimy się uczyć i nie chcemy iść na studia, to jak najbardziej można wybrać zawodówkę. Pozdrawiam. Pięć powodów, dla których warto iść na studia. Studia uczą, jak się uczyć. Główne doświadczenia życiowe 19-latka stającego przed koniecznością podjęcia decyzji o studiach to nauka w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Oczekiwanie, że jest on w stanie racjonalnie zadecydować, co będzie robił w życiu i poświęci temu kilka kolejnych lat nauki, jest niesamowicie naiwne. Studia dają aparat pojęciowy, zmuszają do obcowania z rozmaitymi tekstami i narzędziami. Dają umiejętność oceny treści, prowadzenia dyskursu, występowania na forum publicznym, organizacji swojej pracy, prowadzenia badań i szukania informacji. To, czy studiujesz geografię, zarządzanie czy matematykę, różni się przede wszystkim tym, na jakim materiale pracujesz, ćwicząc te umiejętności. Dlatego warto wybrać taki kierunek studiów, który pozwoli ci obcować z takim materiałem, jaki cię rzeczywiście na obecnym etapie życia pasjonuje. Studia dostarczają stymulujące otoczenie. Jesteś średnio 5 osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Sugeruje znany amerykański Jim Rohn. Jeśli nie pójdziesz po maturze na studia i zamiast tego podejmiesz pracę w barze, będą cię przede wszystkim kształtować koledzy za barem i jego stali klienci.
Z kolei jeśli pójdziesz na studia, które skupiają ludzi marzących o stabilnym etacie w korporacji, prawdopodobnie sam zaczniesz aspirować do tego samego. Jeśli zostaniesz w domu i będziesz spędzać większość czasu z mamą, tatą i rodzeństwem, twój rozwój osobisty będzie ograniczony przez ich system wartości i życiowych priorytetów. Na młodego człowieka wpływają przede wszystkim ambicje i sukcesy ludzi, którymi się otacza. Wybór studiów nie powinien więc być motywowany tym, jaka jest zawartość programu. Główną motywacją powinno być, kto go będzie razem z tobą studiował. Jacy ludzie będą z tobą pracować? Co w życiu osiągnęli? Jakie mają aspiracje i jak mogą pomóc ci się rozwinąć? Warto studiować tam, gdzie studiują i uczą się ludzie o podobnych do twoich ambicjach, celach i systemach wartości. Cennym aspektem studiów jest także zbudowanie wokół siebie sieci kontaktów pośród innych studentów i wykładowców, którą wykorzystasz później w swoim życiu zawodowym. Im słabsza jakościowo twoja sieć, tym gorszą pomoc uzyskasz od nich w przyszłości. I odwrotnie, im więcej w twojej sieci sukcesów, inicjatywy i ambicji, tym bardziej pociągnie cię w górę i pomoże zrealizować własne cele. Studia rozwijają społecznie. Studia wzbogacają emocjonalnie i społecznie w stopniu, jakiego nie dostarczy ci ani praca, ani własna firma. Życie studenckie to dla wielu jedno z najwspanialszych doświadczeń. Najbardziej wartościowe przyjaźnie rodzą się często właśnie w studenckim środowisku. Pośród ludzi, z którymi razem się uczysz, tworzysz wspólne projekty, jedziesz na wakacje. Na dalszym etapie kariery, gdy pracujesz w jakiejś firmie, na zawiązywanie znaczących emocjonalnie relacji z innymi nie jest już takie proste. Nieudana randka z koleżanką z roku nie zrujnuje ci kariery, jednak zanim umówisz się na randkę z koleżanką z pracy, 15 razy zastanowisz się, jak wpłynie to na twoją pozycję w firmie, jeśli coś nie wyjdzie. Funkcjonowanie w środowisku studenckim daje też dostęp do coraz to nowych kontaktów. Każdego roku na uczelnię przychodzi nowy rocznik studentów. W pracy rotacja pracowników jest na ogół dużo niższa, nawet jeśli pracujesz w niesamowicie młodym i dynamicznym zespole. Studia legitymizują w świetle przepisów. Formalny dowód wyższego wykształcenia jest także istotny w tych zawodach, które regulują odpowiednie przepisy i ustawy. Na przykład, możesz mieć wiele pomysłów zmiany państwa na lepsze, ale bez dyplomu wyższej uczelni nie zrobisz kariery w administracji publicznej. W przedsiębiorstwach publicznych podobne obostrzenia regulują konkursy na wyższe stanowiska. Jeśli planujesz karierę tam, gdzie takie przepisy istnieją, nie odniesiesz sukcesu bez odpowiedniego dyplomu. Studia odróżniają się od tych, którzy nie byli w stanie dostać się na studia. Współcześni studenci nie doświadczają już tego, czego doświadczyło pokolenie wyżu demograficznego początku lat 80., czyli niesamowitej konkurencji o miejsce na uczelni i w liceum. O ile wówczas później na studia świadczyło o ty o jako takim poukładaniu w głowie, o tyle dziś odróżnia cię jedynie od tych, którzy nie są w stanie zdać w miarę przyzwoicie matury. Tym niemniej, warto się od nich odróżnić. Podsumowując, tak, warto iść na studia. Jednak prawdziwe pytanie to, czy warto je skończyć? Skrót CV pochodzi od łacińskiego curriculum vitae, czyli przebieg życia. Spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych forma życiorysu zawodowego sporządzonego według określonych zasad. Zadaniem twojego CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia cię na rozmowę kwalifikacyjną. Mówi się, że na przeczytanie jednego życiorysu osoba prowadząca rekrutację ma kilkanaście sekund. To czas, jaki zajmuje dość pobieżnie rzucenie okiem na jedną stronę. Jeśli dokument będzie nieczytelny, za długi lub niejasny, to nie ma szans, żeby wartościowe informacje wpadły rekrutowi w oko. Pamiętaj, CV studenta czy absolwenta nie może być dłuższe niż jedna strona A4. Zadbaj o wyraźny podział na szczególne części. Wytłuszcz najważniejsze informacje, nazwa firmy lub stanowisko, na jakim pracowałeś, czy certyfikat poświadczający przydatne w pracy umiejętności. Nie pisz wszystkiego, ogranicz się tylko do tego, co naprawdę niezbędne. W roku 2013 polski rynek pracy będzie w podobnej sytuacji jak w roku minionym. Bezrobocie będzie się utrzymywać na poziomie około 13%. Zaledwie 9% firm planuje zwiększyć zatrudnienie, 15% planuje redukcję etatów. Natomiast 86% nie ma zamiaru zmieniać liczby swoich pracowników. Najłatwiej o pracę będzie młodym ludziom, którzy ukończyli szkoły lub studia związane z logistyką, komunikacją oraz transportem.
Nie najgorzej ze znalezieniem pracy będzie też w branży związanej z handlem detalicznym, jak i hurtowym. Duże szanse na znalezienie zatrudnienia będą miały osoby po kierunkach związanych z hotelarstwem oraz restauratorstwem. Jest to związane z powstawaniem wielu nowych hotelów i restauracji. Redukcja zatrudnienia planowana jest w branży związanej z przemysłem wydobywczym oraz w kopalniach. Zwalniać będą też firmy budowlane, których powstało bardzo dużo w zeszłym roku w związku z Euro 2012. Doradcy zawodowi dają wielu osobom szansę odnalezienia się na rynku pracy oraz określenia zawodu dla nas najlepszego. Z rad doradców zazwyczaj korzystają absolwenci i studenci wchodzący na rynek pracy, ale też osoby, które utraciły pracę. Główne zadania doradców zawodowych: pomoc w wyborze odpowiedniej pracy satysfakcjonującej nas, ukierunkowanie na zawody przyszłościowe, na które będzie zapotrzebowanie, poinformowanie o sytuacji na rynku pracy w danej branży, przeprowadzenie testów i wydedukowanie, do jakiej pracy osoba się nadaje, poinformowanie o możliwości kursów oraz szkoleń. Jak nie zepsuć rozmowy kwalifikacyjnej? Wielką zaletą przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej jest ograniczenie ilości kandydatów ubiegających się o miejsce pracy. Jeżeli uda Ci się dobrze zaprezentować przed pracodawcą, automatycznie odsuniesz większość konkurentów na dalszy plan. W tym momencie Twoje szanse na uzyskanie pracy radykalnie wzrosną. Oczywiście rozmowa kwalifikacyjna wcale nie jest taka prosta. Wystarczy niewielka wpadka, aby zaprzepaścić swoje szanse na pracę. Powiem Wam kilka wskazówek, czego z pewnością nie powinno się robić. Nie skarżyć się na miejsce parkingowe i znaki. Niemniej, że takie rzeczy się zdarzają. Pracodawcy, którzy przeprowadzają z Tobą rozmowę kwalifikacyjną, nie chcą słyszeć, że nie mogłeś znaleźć miejsca do zaparkowania, czy też parkowanie było uciążliwe. Najlepszym, a zarazem najgorszym przykładem takiej wpadki jest człowiek, który powiedział: 7 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych obok drzwi. Co to, jakaś nowa ustawa dotycząca wózków inwalidzkich czy co? To by była bardzo krótka rozmowa. Nie wytkaj błędów byłego pracodawcy. Jeżeli nawet zostałeś zwolniony lub przeżyłeś inne przykre doświadczenia w swoim ostatnim miejscu pracy, w żadnym wypadku nie zaczynaj litanii na temat wyczynów starego pracodawcy. Nie rób tego. Potencjalny pracodawca zacznie się wówczas zastanawiać, czy jego nie spotka w przyszłości podobny los. Nie skupiaj się na szczegółach. Typowy proces selekcji polega na zapoznaniu się z pracodawcą w całym przebiegu Twojego dotychczasowego zatrudnienia, pełnionych przez Ciebie obowiązków. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej dowiedz się czegoś o firmie, do której ubiegasz się o przyjęcie. Nie zadawaj zbytecznych i zbyt dociekliwych pytań. W żadnym wypadku nie pytaj o premię, wynagrodzenie czy wielkość biura. Nie pytaj o żadną z tych rzeczy podczas pierwszej rozmowy. Powinieneś skupić się na funkcjonowaniu i zadaniach firmy. Nie myśl o innych rzeczach. Podczas spotkania pracodawca jest w stanie ocenić, czy skupiasz się na rozmowie, czy może błądzisz gdzieś myślami. Jeżeli będziesz zastanawiać się, czy zdążysz na autobus o 17:40, by na czas w domu obejrzeć mecz, rozmówca zauważy to w Twoich oczach. Jeżeli spostrzeże on, że jesteś nieco wyobcowany, może zadać Ci podchwytliwe pytanie. Siedząc naprzeciwko pracodawcy, patrz mu w oczy, nie spoglądaj w zamyśleniu na sufit czy buty. Prawidłowa postawa. W żadnym wypadku nie siedź z nogami wyciągniętymi przed siebie i dłoniami splecionymi z tyłu głowy. Jeżeli będziesz przestrzegał tych reguł, możesz mieć przewagę nad innymi i niewątpliwie dostać nową pracę. Dziękuję. Tego warto się postarać. Ciężko zawodowego, porządzonego według określonych zasad. To debile. Poinformowanie o możliwości kursów oraz szkoleń. Jak się co pomylę czy coś, to... Okay, po prostu mam skończyć i zacząć od nowa. Ja ci powiem. Nie krzyczę, nie krzyczę jak Michał, w którym kierunku chcieliby się... Po prostu zacząć... A to za odwróć, żeby nie oskarżyło mnie. Z miłą chęcią.